Własny dyktafon, nagrywam swoje rapsy, a z kumplami punk rock. Zbieg okoliczności, tak się nazywamy. Po kilku miesiącach się rozpadamy. Zostawiam więc punk rock, a sam nagrywam rapsy. 10 lat później wydaję własną płytę na legalu. Gdy ruszyć mam z trasą i dać pierwszy koncert, to jem imprez zakaz. 10 kwietnia imieniny Michała, 10 kwietnia trasa się zaczynała. 10 kwietnia 10 roku spada samolot, ja odwołuję koncert. Zostawiam muzykę, bo w tym samym czasie siedziałem już w filmie, w reklamie miałem pracę, gdzie z każdym rokiem przybywały kilogramy. Zostawmy ten temat, lepiej głupi refren damy. Dam refren w utworze, to utwór będzie dłuższy. Refren w utworze, może być z tych głupszych. Refren w utworze, zboże na dworze, tor na nim traktor, traktor na torze. Dam refren w utworze, to utwór będzie dłuższy. Refren w utworze, może być z tych głupszych. Refren w utworze, zboże na dworze, tor na nim traktor, traktor na torze. A czego słuchałem, gdy byłem nastolatkiem? Słuchałem wszystkiego, co wkurzyło moją matkę. Rock oraz metal, hip-hop i punk rock. Potem klasyka zmieszana dla kontrastu. Playliście z dramami i chamskim popem, czy innym plastikiem prosto z dyskotek. Nie gardzę K-popem, poezją śpiewaną, folkiem czy jazzem, w sumie bez wymieniania. Nie słucham gatunków, słucham muzyki. Raz chcę się odmurzyć, a raz chcę ambitnie. Czasem mam tak, że przez miesięcy kilka nie słucham niczego i też dobrze mi z tym. Dam refren w utworze, to utwór będzie dłuższy. Refren w utworze, może być z tych głupszych. Refren w utworze, zboże na dworze, tor na nim traktor, traktor na torze. Dam refren w utworze, to utwór będzie dłuższy. Refren w utworze, może być z tych głupszych. Refren w utworze, zboże na dworze, tor na nim traktor, traktor na torze. Sztuczka z horrorów, dobrze to znacie. Zszedł do piwnicy, obsrane magacie. Już wie, że za chwilę potwór wyskoczy, a nie, bo to podmuch wiatru lub kotek. Ciągłości nie ma, spójności tylko. Historia zatoczyła koło i kawałki, które znacie z mojego kanału, będziecie mogli zobaczyć na żywo na festiwalu Ofeliada. Więcej informacji na ofeliada.pl. Na dzisiaj to wszystko. Będę wdzięczny za komentarze i pozdrawiam.